Cześć, witajcie. Z tej strony Weronika. Możecie mnie znać z bloga simplybeautiful.pl. Bloga prowadzę od kilku lat, a to jest mój pierwszy podcast, pierwsze nagranie dźwięku. Myślę sobie, że będzie to taka fajna forma komunikacji z wami, dotarcia do szerszej liczby osób, a przede wszystkim jakieś spełnienie moich tam gdzieś skrytych marzeń, żeby właśnie w tym kierunku się rozwijać. Nie powiem, że od razu to jakoś, to marzenie we mnie jakoś od razu było, tylko to kiełkowało. I tak naprawdę odkąd zaczęłam słuchać sama podcastów, to stwierdziłam, że taka forma jak najbardziej mi by odpowiadała jako forma komunikacji z moimi czytelnikami, ponieważ wideo, jeżeli jakieś tam się pojawiać będzie, czy się pojawia, to nie jest to jednak do końca moja bajka i myślę, że dźwięk, taka możliwość słuchania przez was moich przemyśleń, moich doświadczeń w różnych nawet domowych czynnościach, podczas jazdy samochodem czy cokolwiek, będzie fajną formą jakiegoś kontaktu z wami. No i przede wszystkim mam nadzieję, że wam pomogę w czymś, bo tak naprawdę to, że zajmuję się jakimiś psychologicznymi tematami na blogu głównie, lifestyle'owymi również, ale właśnie ta psychologia, ludzie, emocje, to mnie bardzo interesuje. Opieram się oczywiście na swoich doświadczeniach i na tym, co czytam i co słucham, czym mogę się z wami inspirować tutaj. I mam nadzieję, że właśnie taka forma kontaktu z wami, że będę mogła wam jakoś pomóc rozwiązać jakieś może wasze problemy albo odpowiedzieć na wasze pytania. I powiem pokrótce może, co dokładnie tutaj będziemy robić, czego dokładnie możecie tutaj się spodziewać. To na pewno właśnie tematów emocjonalnych, bo ten podcast nazwałam Emocje a Życie. Uważam, że emocje składają się na nasze życie, a życie, całe nasze życie składa się z emocji. I tak już jest i tego nie zmienimy. Nawet jakbyśmy chcieli pewne emocje wyrzucić z naszego życia już na zawsze, to się nie da, bo tak nie jest. I myślę, że trzeba się z tym pogodzić i jakoś sobie zacząć radzić z nimi, jakoś starać się je zrozumieć i wtedy myślę, łatwiej jest po prostu żyć. Tak po prostu żyć. I myślę, że będziemy tutaj sobie właśnie jakoś nawzajem pomagać, bo nie ukrywam, że ja też przez takie komunikowanie się z wami tutaj również sobie pomagam odpowiedzieć na pewne pytania dotyczące życia i tego, jak sobie fajnie radzić z emocjami. I co chciałam wam jeszcze powiedzieć, to, że ten pierwszy odcinek to ja już nagrałam jakiś czas temu, ale niestety nie ogarnęłam jeszcze kwestii technicznych i straszna jakość dźwięku wyszła w tamtym odcinku, więc nagrywam go drugi raz, ale tak naprawdę to nie ma czego żałować, bo to taki w sumie pierwsze nasze spotkanie i o wszystkim i o niczym można powiedzieć, ale no, myślę, że jakość dźwięku tu jest bardzo ważna i jestem z siebie dumna, bo trochę to już ogarnęłam i myślę, że będzie już teraz lepsza w porównaniu z tamtą, to na pewno, bo wczoraj nagrałam już kolejne odcinki dla was i ta jakość dźwięku, ta lepsza, którą już tam zrozumiałam, jak zrobić, to jest o wiele lepsza, więc stwierdziłam, że nagram jeszcze raz ten początek, pierwszy odcinek na taki start, bo po prostu zależy mi na tym, żeby jednak wam się przyjemnie słuchało. No i tyle. I tyle w sumie chyba na ten początek. Nie ukrywam, że jestem trochę zdenerwowana, chociaż to dziwne, bo siedzę sama w pokoju, można powiedzieć. Jestem sama w mieszkaniu, nikt mi nie przeszkadza, a jestem zdenerwowana jakoś taką, tym chyba, że właśnie to jest jakiś taki nowy dla mnie, nowy kierunek i nowy początek, nowy start. Myślę, że macie podobnie, więc mnie zrozumiecie, jak się coś nowego zaczyna i szczególnie jak tak jest, że o czymś się już myślało od dawna, a nie miało się odwagi tego zrobić tego pierwszego kroku, bo zawsze przy tym pierwszym razie tak zwanym jest straszna obawa, straszny strach, bo przecież wiadomo, że wolimy to, co jest już znane, a to, co nieznane jest, budzi w nas straszne obawy i strach ma takie wielkie wtedy oczy. A potem okazuje się, jak już się to zrobi, że te oczy
wcale nie były takie straszne i wielkie i że wcale nie było się czego bać. I ze mną też tak właśnie teraz jest, że z jednej strony bardzo się tego obawiałam, bardzo, bardzo się stresowałam tym, żeby w ogóle nagrać pierwszy odcinek, a mam wrażenie, że z każdym kolejnym mi lepiej i bardzo mnie to cieszy i naprawdę... Bardzo mnie cieszy to, bo chcę naprawdę tutaj się z wami spotykać często. Jeżeli mi się uda, to jak najczęściej. Muszę jeszcze ogarnąć kwestię dodania właśnie podcastów nie tylko na YouTube'a, ale też na inne aplikacje podcastowe, żebyście mogli mnie znaleźć w większym gronie, można powiedzieć, w dużej ilości miejsc, tak? Jeżeli mi się uda, to również oprócz YouTube'a będę dostępna w innych aplikacjach, ale to oczywiście wam dam znać, będę informować na bieżąco. I co? I chciałam was jeszcze zaprosić do mojej grupy na Facebooku, właśnie mojego bloga, ale to ta grupa nazywa się Emocje a Życie, więc ona dotyczy głównie tych podcastów, ale generalnie gadamy sobie tam o życiu, bo jak na razie tam jeszcze nie poruszałam tematu podcastu, bo jeszcze żadnego nie puściłam w świat, więc ciężko by mi było o tym mówić jeszcze. Chcę po prostu poczekać, aż będą jakieś dostępne, ale zapraszam już was do tej grupy, jest tam prawie 100 osób, więc bardzo wam dziękuję za takie liczne dołączenie. I dziękuję wam za komentarze i za obecność tam, jest mi bardzo miło. I na koniec chciałam jeszcze podziękować Justynie Mazur. Część was pewnie kojarzy Justynę z bloga Krótki poradnik jak ogarnąć życie. Bardzo fajny blog, zapraszam was serdecznie, podlinkuję wam w opisie bloga. I Justyna właśnie robi podcasty i to między innymi dzięki Justynie i tym, że zaczęłam jej słuchać, to co kiedyś tam we mnie kiełkowało, że chciałabym nagrywać, to się bardzo obudziło i Justyna bardzo mnie podbudowała w tym temacie, więc dziękuję ci, Justyno, jeżeli tego będziesz słuchasz, to dziękuję ci za to, bo naprawdę taki kop był mi wtedy potrzebny i bardzo mi to pomogło. No, więc jeżeli macie komuś powiedzieć dobre słowo bezinteresownie, bo po prostu podoba wam się to, co robią, to mówcie to, bo naprawdę może się okazać, że jest akurat w życiu tej osoby ten moment, w którym on się zastanawia nad czymś, coś ma do przemyślenia, ma jakieś drogi do wybrania i takie miłe słowa od was, że wam się to podoba, że doceniacie, naprawdę są na wagę złota. Nie oszukuję, to jest naprawdę na wagę złota. Więc róbcie to po prostu. To jest bardzo miłe i każdy twórca, który coś robi dla was i wam się to podoba, to zostawcie mu dobre słowo, zalejkujcie. To jest wtedy miłe. No i tyle. To już chyba było w sumie na tyle w tym odcinku naszym powitalnym. I tak widzę, że wyszło już ponad 10 minut, więc... Szok. Więc witam was jeszcze raz serdecznie, no i mam nadzieję, że będziemy się spotykać tutaj w tych naszych odcinkach, można powiedzieć, i będziemy sobie rozmawiać o życiu, o emocjach, o naszych doświadczeniach, pomagać sobie nawzajem, żeby lepiej nam się żyło po prostu. Także żegnam was i przepraszam was za te dźwięki z tyłu, bo akurat dostałam jakieś wiadomości. Nie wiem, czy było słychać, czy nie. Więc żegnam was, życzę wam wszystkiego dobrego, dbajcie o siebie i słyszymy się w następnych odcinkach, nie wiem, seriach, nie wiem jak to nazwać. Chyba odcinkach, po prostu naszych spotkaniach, o może tak, na kolejnych spotkaniach. Więc wszystkiego dobrego jeszcze raz, do usłyszenia, pa!